Dla prawidłowej pracy instalacji wentylacyjnej, systemu rekuperacji czy klimatyzacji kanałowej istotne jest osiągnięcie zaprojektowanych parametrów przepływającego strumienia powietrza. Aby dokonać regulacji tych systemów, należy wykonać pomiar strumienia powietrza, a w tym celu wykorzystuje się anemometry. W dzisiejszym odcinku porównam dla Was kilka modelów anemometrów wiatraczkowych, ponieważ pozwalają one na bezpośredni strumień powietrza w kratkach wentylacyjnych lub anemostatach. Polskie normy określają, jaka ilość powietrza w budynkach mieszkalnych powinna zostać dostarczona i usunięta przez system wentylacji. Dla pomieszczeń typu kuchnia czy pokój będą to różne wartości wyrażone w metrach sześciennych na godzinę. Omawiane w dzisiejszym odcinku urządzenia pozwalają na określenie tych wartości, na podstawie których można dokonać regulacji tych systemów. Pierwszym urządzeniem w zestawieniu jest Testo 410. Jest to tak zwana smart sonda, która nie ma wbudowanego wyświetlacza, lecz korzysta z zewnętrznej aplikacji mobilnej Testo Smart. Jest to duża zaleta tego kompaktowego urządzenia, gdyż z jej poziomu możemy wprowadzić wszystkie parametry, które nas interesują, na przykład wielkość kratki wylotowej. Ponadto aplikacja pozwala na rejestrację danych, a raport z pomiaru możemy wygenerować do pliku PDF lub Excel. Urządzenie pozwala na pomiary przepływu powietrza w zakresie od 0,4 do 30 metrów na sekundę oraz temperatury od minus 20 do 60 stopni Celsjusza. Do miernika można zamontować opcjonalny uchwyt teleskopowy, który zwiększy zasięg. Kolejne urządzenia na liście to anemometry Testo 410-1 oraz 410-2. Urządzenia dzięki małym gabarytom są poręczne i nadają się do takich szybkich pomiarów. Model 410-2 jest bardziej zaawansowany od poprzednika 410-1, bo oprócz pomiaru prędkości strumienia powietrza czy temperatury umożliwia również pomiar wilgotności, a co za tym idzie określenia punktu rosy i temperatury termometru mokrego. Dzięki wbudowanemu wiatraczkowi o średnicy 30 mm z łatwością możemy zmierzyć niskie prędkości powietrza już od 0,4 m na sekundę do 20 m na sekundę. Pomiar temperatury wykonamy od wartości minus 10 do 50 stopni Celsjusza, a pomiar wilgotności od 0 do 100%. Do tego anemometru również można zamontować uchwyt teleskopowy, który zwiększy jego zasięg, a w obydwu zestawach otrzymamy również taki case do przechowywania urządzenia. W zestawieniu oczywiście nie mogło zabraknąć najbardziej popularnego modelu anemometru 417. Jest to najczęściej wybierane urządzenie przez instalatorów i serwisantów. Umożliwia pomiar prędkości powietrza, automatycznie wyznacza strumień objętościowy powietrza oraz można dokonać również pomiaru temperatury. Zintegrowana sonda pomiarowa o średnicy 100 mm pozwala na precyzyjny pomiar. Urządzenie ma możliwość połączenia z aplikacją mobilną, gdzie podobnie jak w sondach Testo, możemy tam ustawić wszelkie parametry. Aplikacja umożliwia oczywiście sporządzenie raportów i wygenerowanie do pliku PDF albo Excel. Bardzo dużym atutem urządzenia jest możliwość podpięcia takich rękawów pomiarowych, które zbierają cały strumień powietrza z badanego elementu. Jeżeli wybierzemy zestaw, który zawiera rękawy, otrzymamy jeden rękaw okrągły o średnicy 200 mm oraz drugi kołnierz kwadratowy o rozmiarze 330 na 330 mm. Najbardziej rozbudowany zestaw, oprócz rękawów, zawiera również prostownicę strumienia powietrza. Ten dodatkowy element eliminuje problem przepływu turbulentnego powietrza i dosłownie prostuje ten strumień powietrza, aby pomiar był jeszcze bardziej dokładny. Tubę zapinamy do elementu pomiarowego
a następnie całość do urządzenia. Urządzenie pozwala na pomiar prędkości strumienia powietrza w zakresie od 0,3 do 20 m na sekundę, objętościowy strumień powietrza w połączeniu z rękawami w zakresie od 0 do 440 m sześciennych na godzinę, a w konfiguracji z rękawami i prostownicą od 1,1 do 200 m sześciennych na godzinę. W zestawie znajdziemy futerał na urządzenie, a w przypadku wyboru opcji z rękawami dodatkowo torbę do wygodnego przenoszenia. Ostatnie w zestawieniu urządzenie to tak zwany Balomet Testo 420. Umożliwia on pomiar parametrów powietrza na kratkach wentylacyjnych oraz anemometrach wirowych, przemysłowych instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gdzie możemy je spotkać na przykład w biurach, w szpitalu czy na halach produkcyjnych. Urządzenie pozwala na pomiar objętościowego strumienia powietrza w zakresie od 50 do nawet 4000 m sześciennych na godzinę. Ponadto możemy zmierzyć ciśnienie absolutne w zakresie 700 do 1100 hektopaskali. Oczywiście możemy też dokonać pomiaru temperatury i wilgotności powietrza. Pakiet zawiera urządzenie, element pomiarowy, do którego możemy zamontować jeden z 5 dostępnych rękawów. W podstawowej konfiguracji otrzymujemy rękaw o rozmiarze 610 na 610 mm. Opcjonalnie możemy dokupić również stojak teleskopowy, który zwiększy zasięg do ponad 3 metrów. Całość dostarczana jest z torbą transportową. Nie wspomniałem, że urządzenie oczywiście współpracuje z aplikacją Testo Smart, gdzie możemy ustawić wszelkie parametry i sporządzić raporty z pomiarów. I właśnie w tym momencie porównanie dobiegło końca. Dokładny opis oraz możliwości pomiarowe omawianych dzisiaj urządzeń możecie znaleźć na naszej stronie coolmarket.pl. Pomiar prędkości strumienia powietrza, objętościowego współczynnika przepływu czy innych parametrów wykonuje się nie tylko w budynkach mieszkalnych, ale również w instalacjach przemysłowych, na halach produkcyjnych czy w podobnych miejscach, gdzie te parametry mają kluczowe znaczenie i zapewniają bezpieczeństwo i komfort pracy. Na rynku można oczywiście znaleźć anemometry z różnego typu sondami, nie tylko wiatraczkowymi. Testo oczywiście posiada inne wiatraczkowe sondy, ale w tym odcinku skupiłem się, żeby omówić takie najbardziej popularne. Urządzenia te pozwalają na pomiar w zastosowaniach specjalistycznych. Jest to generalnie temat na inny odcinek, a jeżeli chcielibyście usłyszeć coś więcej o tych urządzeniach, to zapraszam do komentowania. Omawiane anemometry możecie znaleźć na naszej stronie internetowej coolmarket.pl.